Zadanie ósme. Liczby naturalne dodatnie ABC spełniają układ równań. Tutaj mamy z lewej strony podany układ. Wskaż wśród tych trzech liczb liczbę największą i najmniejszą. Odpowiedź uzasadnij. Każde równanie podane w takim układzie równań jest podane w postaci proporcji, więc możemy pomnożyć takie równanie po skosie. Więc wymnażamy 2 razy licznik, czyli mamy 2 razy A i 2 razy C. Tutaj 3 pomnożymy z kolei przez mianownik, otrzymując 3B minus 3A. Tutaj podobnie, 2 razy B minus C, otrzymujemy 2B minus 2C i 1 razy mianownik, to po prostu otrzymujemy mianownik. Tutaj mamy same wyrażenia z literkami, więc przenosimy wszystko na lewą stronę, więc początkowe równanie jest, jak widzisz, przepisane, a tutaj te dwa jednomiany przenosimy na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Z prawej strony nie ma nic, czyli 0. Tutaj podobnie, pierwsze dwa jednomiany przepisujemy, a plus b przenosimy na lewą stronę, zmieniając znak na przeciwny. Z prawej strony nie ma nic, czyli piszemy 0. Redukujemy literki a, więc 2a, 3a to 5a, później spisujemy minus 3b i dodać 2c, równa się 0. W drugim równaniu zaczniemy od literki a, czyli spisujemy minus a, z literek b po prostu plus b i minus 2c, równa się 0. Tutaj można zauważyć, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim równaniu występują jednomiany z tą samą literką, ale z przeciwnymi współczynnikami. Więc tak jak to się robi w metodzie przeciwnych współczynników, podkreślamy układ, redukujemy literki C, a tutaj literki A, jak widzisz, zostały również wyredukowane, zsumowane. Teraz wyznaczymy zależność między literką A i B. Takie równanie najlepiej rozwiązać przenosząc minus 2b na prawą stronę. Zmieniliśmy stronę, zmieniliśmy znak. Dzielimy to na 4 i otrzymujemy, że a jest równe 1 druga b. Całe zadanie w zasadzie będzie polegało na tym, aby te wszystkie trzy literki ABC wyznaczyć przy pomocy jednej zmiennej. I jak widzisz, będzie to zmienna b, ponieważ a już jest obliczone, to jest 1 druga b. B, no to po prostu B, a teraz C trzeba wyznaczyć przy pomocy niewiadomej B. W tym celu bierzemy jedno z tych równań, najlepiej wziąć proste równanie, według mnie to drugie jest prostsze, i w miejsce literki A, widzisz, o tutaj wstawiamy wyznaczoną zmienną A. Więc będzie minus 1 druga B. I pozostałe elementy spisujemy. Teraz redukujemy literki B, minus 2C przenosimy na prawą stronę, dzielimy na 2. Tutaj wiadomo, dwójka się uprościła, więc mamy samo C, 1 druga albo 0,5 podzielić na 2 to 1 czwarta. I już mamy wyznaczoną literkę C. Zauważ, to są nasze początkowe liczby naturalne, które występują w układzie równań A, B, C. Literka A została wyznaczona w postaci jednej, drugiej B. B to B, tego nie będziemy zmieniać, a C zamieniliśmy na 1 czwartą B. I mamy już tak naprawdę wszystkie te literki w postaci jednej zmiennej. I tutaj już łatwo wskazać, która jest największa. Wiadomo, B jest największa, a C jest najmniejsza, czyli ta ostatnia wartość. Więc piszemy, najmniejsza liczba to C, a największa to B.